muszę sobie później jakiś loot filter ogarnąć. Bo nie mam żadnego. Nie wiem, chyba jakieś shadery mi się kompilują i... przy pierwszym odpaleniu gry. Silver. No ja potrzebuję dwa niebieskie. No tu jest niby. I tu. Jest strzeling od razu. I to jest chyba ta nowa mechanika, tylko ja nie wiem, o co w niej chodzi. Pink. No i co? No i nic. Co mam wziąć? Nic ciekawego nie ma. O, Frostblink. Zastanawiam się, czy powinienem już na początku iść do tego miasteczka ligowego. Do tego nowego. W teorii już tą mechanikę odkryłem. Kurde, za późno te ligi startują. Złoto? No coś tam mam. Stówę. Ty, a ten mobek, którego ja muszę zabić, on jest kurde w esencji. Właśnie zastanawiałem się, czy jest sens stracić czas na to od samego początku już. A przeważnie jak były ligi w POE, to robiło się kampania, a później dopiero na końcu, na endgame'ie, content ligowy, na mapkach, nie? No ja pierdzielę, nie mam portal scrolla żadnego. No dobra, to już mam tego. WPK. Jak wyjdę i wyjdę, to mi z mapy zrestuje. Będę musiał znowu przejść, a szukać na nowo. A tak to już wiem, że na dół mam nie iść, bo już tam byłem. Ja nie wiem, czy to POE mi jakieś shadery kompiluje. Bo instalowałem je na nowo wczoraj. Czy o co chodzi, ale jest tragedia czasami. Mówisz, że mogę iść już tam? No to jest currency exchange. I respect. Dobra, coś zrobiłem. Chcę golda za to. Mam ziomeczku. Shipping, mining, mining. Którego ja powinienem wziąć? I'll handle their induction right away. I'll get right on that paperwork. Chuj, wziąłem wszystkich. The last thing we need to discuss. Town. Tu jest ten shipping, ale potrzebuję iron ora. O, muszę zrobić kopalnię. Tego też wrzucę. Jak se kopią. No i dobra, tyle teraz będą robić. Ja muszę iść dalej zbierać golda. W takim wypadku. O, znowu ta mechanika. Chyba golda z tego dostanę, jak to zrobię. No nie wiem, ale widziałem tam na trailerach, tam na jakichś zapowiedziach ligi, jak pokazywali, że normalnie później NPC ci robi mapkę w 2 minuty. Ora dostałem. Ja nie wiem, o co chodzi z tym POE, nie? Pa, co się dzieje. Mam 1 FPS. Nie wiem, wydaje mi się, że jak się pojawia jakiś nowy obiekt w grze, to wtedy to jakby mi kompiluje shadery tego obiektu i mam 1 FPS, nie? I w chwili się to normuje.
jest ryzyko, że popsuje mapkę. Ktoś tam mówili, no, że jakieś tam trudniejsze mapy to lepiej samemu robić. Co dostałem? Ty, nie wiem. Teraz zrobię questa. Jak będę w mieście, to zajdę tam, zobaczę. Wybuduję statek. I niech już ten, pływają sobie na misję, na wyprawy. Robią robole? Robią. Mam 33, czyli mogę statek wybudować. Dziwnie mówię. Ty, i co się dalej robi z tymi statkami, bo ja nie rozumiem. Shipping. O, no widzisz. To mogę selnąć, tak? Aha, oni chcą kukurydzkę. A ja nie mam kukurydzki. I co? No i chuj, dostaniecie co innego. Opcja kupna itemów za golda? No nie. Nie wiem, to może trzeba po prostu rozbudować to miasto. I potem się pojawi coś, że gdzie można kupować itemy. Albo, no nie wiem. Na razie nie ma nigdzie. Ty! Aha, bo ja i tak tego nie mam. Skąd tego aura zdobyć? Bo oni tu mogą wydobywać Crimson Aura tylko. Ja mogę jakoś zmienić to? Co oni mają wydobywać? To 20 na godzinę. Mogę zupgrade'ować. Ale wtedy nie będę miał tego golda, żeby mi wypłacić hajsik. Na razie nie. Na razie spierdzielam stąd. Możliwe, że trzeba rozbudować bardziej, no. Coś tam golda nie wyleci, ale... Ja może ja tego ora muszę... tej mechaniki na mapie zebrać. Tego lepszego ora, nie? Ten skill rolling magma to jest... Nie podoba mi się ten skill. Ora, co dostałem? Crimson Aura znowu. Jestem ciekawy, jak Poe będzie działać na nowym kompie. No, Poe chyba nie ma DLSS-a, nie? Nie no, Throne of Liberty jest giga słabe. Giga shit.